Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatnio ktoś pytał w komentarzu, czym się różni in the beginning od at the beginning. Czy one są wymienne? Nie, nie są wymienne i znaczą coś innego. Owszem, na język polski często są tłumaczone tak samo, czyli na początku. Ale tak naprawdę my też mamy dwa zwroty. Mianowicie in the beginning tak naprawdę powinniśmy tłumaczyć początkowo. A to jest prawdziwe na początku. Tylko że niestety w języku codziennym tutaj też mówimy na początku, ok? Teraz jaka jest różnica między na początku a początkowo? Myślę, że to czujecie, że jak powiem na przykład początkowo go nie lubiłem, ale potem coś tam się zmieniło. Czyli właśnie struktura początkowo daje jakiś kontrast. I właśnie in the beginning, który znaczy początkowo lub właśnie na początku, daje zawsze jakiś kontrast. Natomiast at the beginning to jest stricte na początku czegoś tam, na przykład na początku lekcji, na początku roku, na początku stycznia i tak dalej. I tutaj musimy dołożyć właśnie rzeczownik. Na początku stycznia, na początku lekcji i tak dalej. Tutaj nie ma rzeczownika. A tu, dokładając rzeczownik, robimy to poprzez dopełniacz of. I teraz przykłady, czyli na początek in the beginning, tak? Czyli mamy to, będziemy to tłumaczyć albo na początku, albo właśnie tak jak powiedziałem, prawidłowo początkowo. I mamy właśnie kontrast. Czyli in the beginning I hated him, but now we are friends, tak? Czyli początkowo nienawidziłem go, ale teraz jesteśmy przyjaciółmi. Ta struktura in the beginning przeważnie wyraża kontrast, czyli jest druga część, jak tam właśnie ta sytuacja się zmieniła. In the beginning I found it hard to concentrate, but now it's much easier. Czyli znowu mamy kontrast. Czyli początkowo, ewentualnie znowu na początku, I found it hard. Ciężko mi było. Bardzo ważna struktura, bardzo ważne użycie czasownika find. To nie znaczy, że dosłownie coś znajduję. Robiliśmy o tym lekcję, link macie u góry i w opisie. Natomiast dosłownie znajdowałem to ciężko. Natomiast my powiemy, było mi ciężko skoncentrować się, no ale teraz jest dużo łatwiej. Natomiast, tak jak powiedziałem, at the beginning znaczy dosłownie na początku i musi być dopełniacz of, na początku czego? Przykładowo, she fainted, zemdlała. Tu akurat końcówkę ed rozdzielam. Fainted, przeważnie końcówki ed nie rozdzielamy, robiliśmy o tym lekcję, link macie u góry i w opisie. Czyli she fainted at the beginning of the lesson, czyli zemdlała na początku kogo czego? Lekcji. Dopełniacz. Robiliśmy lekcję o dopełniaczu i poprzez of, i poprzez apostrof i s. Linki wam rzucę pod koniec tej lekcji. I drugi przykład. I'll see you at the beginning of April. Czyli spotkamy się na początku kwietnia. Uważamy na wymowę kwietnia. Polacy często mówią April. Tutaj czytamy A. April. I teraz ktoś powie chwileczkę. Ja widziałem strukturę at the beginning bez dopełniacza of. Rzeczywiście tak może być, ale przeważnie w tych trzech zwrotach. Powiedzmy, że to są trzy utarte zwroty. I to nie jest tak, że ja nie mogę dołożyć of. Mogę dołożyć of, ale nie trzeba. I co to za zwroty? Ten pierwszy i drugi znaczą dokładnie to samo. Ja podkreślam na samym początku. Myślę, że my byśmy podkreślili poprzez słowo samym. A oni podkreślają albo przez very, czyli at the very beginning, na samym początku, albo right at the beginning, do koloru, do wyboru. Czyli przykładowo, I needed to make a decision at the very beginning, tak? Czyli musiałem podjąć decyzję, uwaga, oni robią decyzję, na samym początku. Można dołożyć czego? Na przykład na samym początku, nie wiem, spotkania. To oczywiście z kontekstu wiadomo, że na samym początku jakiegoś tam spotkania. No ale nie trzeba dokładać, właśnie jak jest ten zwrot razem z very. Albo, as I said right at the beginning, jak powiedziałem na samym początku i znowu w domyśle jakiegoś tam na przykład spotkania. Mogę dołożyć of the meeting, ale nie muszę. All of you need to sign up. Czyli wszyscy musicie się zapisać. Sign up to jest zapisać się na przykład na jakiś kurs. I trzeci zwrot, gdzie nie musi być tego of, to zwrot start at the beginning. My też mamy podobny zwrot. Zacząć od początku, my powiemy. Czyli na przykład OK, but please start at the beginning. Czyli OK, ale proszę cię, zacznij od początku. Tell us what happened first. Powiedz nam, co stało się na początku, jako pierwsza rzecz. Dzięki, mam nadzieję, że pomogłem.